Przeglądam częste komentarze spod mojego filmu o tym, że Berntrap to nie Afton i wyczytuję tam bardzo dużo rzeczy, które nie każdy rozumie lub ma swoją teorię na ten temat. Oglądając film FNAFa, podsunął mi się bardzo ciekawy pomysł na poprawienie swojej teorii oraz do dodania różnych rzeczy, więc czy dalej uważam, że Berntrap to nie Afton? Dowiecie się tego w dalszej części odcinka. Przed startem jeszcze zaznaczę, że film jest mocno inspirowany informacjami, które przedstawił John z kanału FNAF. Link jest w opisie. Żeby w ogóle zacząć teorię, musimy cofnąć się do postu Scotta na Reddicie, gdzie zaznaczył, że będzie używał nowszych gier do wytłumaczenia starszych. I teraz wygląda na to, że Scott próbuje wytłumaczyć pewną rzecz z Sister Location poprzez pokój Michaela, który znajduje się w Security Breach. Jeśli graliście w Sister Location, bądź też oglądaliście gameplay u jakiegoś youtubera, to bardzo dobrze wiecie, że po każdej nocy w Sister Location wracamy do domu Mike'a i oglądamy serial The Immortals and the Restless. Od czasów wyjścia Sister Location było dużo debat na temat tego, czym owy serial jest i co próbuje nam przekazać. Oczywiście na pierwszą myśl przychodzi William oraz jego żona, pani Afton. Show jest skupione na wampirze Vladzie i jego żonie Clarze, kiedy to Vlad powtarza w kółko, że dziecko nie jest jego. Clara, I tell you, the baby isn't mine! W każdym epizodzie jednak widzimy to dziecko, które również jest wampirem, lecz Vlad nadal jest przekonany o tym, że dziecko nie jest jego i faktycznie się tego zarzeka. Clara, the baby isn't mine! Jeśli faktycznie serial przedstawia państwo Afton, to kim jest to dziecko? Wiadome jest to, że Michael na 100% jest synem Williama, ze względu na chociażby fakt, że również jak jego ojciec staje się w pewnym momencie żywym trupem. Na poparcie tego w grze nigdzie nie znajdzie się podpowiedź odnośnie tego, by Michael nie był synem Williama. Użytkownik Twittera The Logical Fallacy zauważył pewną istotną rzecz. Otóż dom, który widzimy w The Immortal and the Restless, ma styl królewski. Co dziwne, bo w serii książek Edwin kupił dokładnie taki sam dom, w takim samym stylu, swojej żonie w opowiadaniu The Mimic, w książce Nexis serii Tales from the Pizzaplex. Bardzo dziwne, że wiąże się to z Mimikiem, prawda? I teraz muszę coś rozjaśnić. W swoim ostatnim filmie przedstawiłem Erwina jako inną, nową postać w całej franczyzie FNAF. Jednak teraz, po przeczytaniu różnych teorii na Reddicie, obejrzeniu kilkunastu filmów o tym oraz przeczytaniu samego opowiadania, myślę, że jednak opowiadanie Mimic jest odwołaniem do historii Henry'ego. Erwin jest tam przedstawiony jako twórca głównej czwórki animatroników, zupełnie tak jak Henry. Tłumaczy to też pojawienie się Mr. Huxa w Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Również po obejrzeniu filmu Johna przekonała mnie myśl o tym, że Mimic jest odwołaniem do Baby. Dla ludzi, którzy nie znają kontekstu, jest szansa, że Henry zbudował robota na podstawie swojej córki, którego Afton ukradł i wykorzystał jako swojego. Jednym z dowodów na to jest jeden obrazek z Sister Location z menu Extras. Scott tam dodał proces stworzenia animatroników. Przed ostatnimi obrazkami dla Freddy'ego oraz Foxy'ego są w pełni wyrenderowane modele z oświetleniem i tylko lekko zmienionymi kolorami, które początkowo Scott miał w zamyśle. Jednak w obrazkach, gdzie jest Baby, znajduje się ta wersja, w której zamiast być ruda, jest ona brunetką. A wiecie, kto jest jeszcze brunetką? Macie rację. Charlie. Mają nawet ten sam styl włosów. Wygląd Charlie to jest coś, co Scott ustalił już w książce The Silver Eyes. I nie, nie wpadłem na to sam. Tak jak wspomniałem na początku, jest to zasługa Johna z kanału FNAF. Kompletnie rozwalił mi ten łeb. No dobra, ale jak to wiąże się z Mimikiem? Tak jak wspomniałem wcześniej, Henry zbudował robota na podstawie Charlie, a Afton go ukradł i przebudował tak, by była zdolna do zabijania dzieci. Charlie Bot łączy się z Security Breach poprzez pokój Mike'a, który się tam znajduje. Wejście do tego pomieszczenia wygląda im jak drzwi z szafy The Silver Eyes. Łączy się to również przez kod ze ściany tego pokoju, który mówi Break and Mend, I Build the Breath i Your Life, Your Aim Will Save Those With Soul. Napis każe komuś coś zrobić i może to być wiadomość Williama do Mike'a sprzed Sister Location. Do tego może się odnosić Michael w swojej przemowie do ojca. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. I put her back together, just like you asked me to. Jeśli się na to spojrzy szalonym okiem, to faktycznie robi to sens. William nauczył się, jak używać remnantu, ale rzeczy, które ożywił w swoich eksperymentach, chcą się teraz uwolnić. Potrzebują ciała Mike'a, żeby mogły uciec. William ostrzega Michaela, ale każe mu też pozostać skupionym. Michael musi uratować swoją siostrę, której dusza jest w Baby.
W opowiadaniu The Storyteller jest ukazana gigantyczna głowa tygrysa, która kontroluje cały Pizzaplex. Jest ona odpowiedzialna za to, że animatroniki zachowują się dziwnie. Tą głową kieruje ten sam program, który Erwin stworzył, czyli Mimic One. W grze, w zakończeniu Vani, jest miejsce, przez które przebiegamy, by uciec od Vani, i jest to serwerownia. W tej serwerowni znajdują się gigantyczne kable, które są wszędzie i są podpięte do wszystkiego. Nie da się zaprzeczyć, że Security Breach jest w dużej mierze skupione na opowiadaniu poprzez otoczenie, a Steelwool definitywnie chce nam przez to pomieszczenie coś przekazać. I wygląda na to, że Charlie Virus odgrywa tutaj wielką rolę, tylko skąd takowy wirus się wziął? Jeśli Baby faktycznie jest przebudowanym Charlie-botem, to wirus musi pochodzić od niej. Tylko jak ten wirus może pochodzić od niej, skoro Baby została spalona w FFPS-ie? Odpowiedź mamy w piątej nocy Sister Location. Słyszymy od niej pewną kwestię. Can you hear me? I'm going to be taken to the scooping room soon. Wydaje się być przerażona, bo wie, że zaraz zostanie zniszczona przez Scooper. Charlie Virus wie, co ma się wydarzyć i chce się upewnić, że jej pewna część przetrwa. Więc robi to, co robi najlepiej. Udaje. I'm pretending. Remember how I said I could pretend? There is something bad inside of me. Will you help me? I want you to save what is good. So the rest can be destroyed and never recovered. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. A hatch should have opened. Take the card. I co w tym takiego dziwnego i niepokojącego? No właśnie to, że Michael robi dokładnie to, o co ona prosi. Zabiera chip z wirusem, który znajdował się w Baby. Pamiętajcie o tym, że Baby może być Charlie-botem napędzanym przez Charlie Wirusa, ale Elizabeth zginęła w Baby. Zarówno jak i wirus, jak i Elizabeth są w Baby. Po tym, gdy Mike zabiera chip z wirusem, w Baby pozostaje tylko Elizabeth, a Charlie teraz chętniej nakłania Michaela do zniszczenia ciała. To jest ta rzecz, na którą Henry nie zwrócił uwagi podczas pożaru. Nie wiedział, że Michael zabrał wirus Mimika, czyli Charlie Virus z Baby. Henry myślał, że spalił wszystko w tym pożarze, jednak wirus nadal żył w chipie. Gdy weźmiemy chip, Baby mówi, że obecnie ją przechowujemy. Baby Sister Location, która z nami rozmawiała, to tak naprawdę Charlie Virus, który znajdował się w tym chipie. Mamy kwestię Baby, która wspomina o tym, czy to nie jest po co tu przyszliśmy, by być z nią znowu. Isn't this why you came here? To be with her again? Mówi też, że słyszy ją czasami. I still hear her sometimes. Mówi o niej jako o osobnej osobie, a tą osobą jest właśnie Elizabeth. Również potwierdzeniem tego są kwestie Scrap Babies w NAFA 6, gdzie te słowa wypowiada już Elizabeth, bo chip się w niej nie znajduje. I will make you proud, Daddy. Widzicie różnicę? Ale skoro Michael został potraktowany przez Scooper na końcu Sister Location, jak chip znalazł się w rękach Fazbear Entertainment? W opowiadaniu Mimik, Erwin zostawia Mimika za sobą, a to jest coś, do czego Baby się odnosi. Miesiące później Fazbear Entertainment wysyła pracowników, by zabrali Mimika z opuszczonego warsztatu Erwina. Dokładnie tak samo jak pracownicy, którzy zostali zesłani do lokacji Sister Location w nocy czwartej. Jeden z pierwszych pracowników, który został zabity przez Mimika, został powieszony w szafie na haku na ubrania. Jest to bardzo, ale to bardzo podobne do tego, co się przydarzyło dwóm pracownikom z Sister Location. Jednym z pierwszych kostiumów, które Mimik na siebie zakłada, to kostium błazna, czyli postać, na którą była wzorowana Baby. Pomimo tego, że w opowiadaniu Mimik pracownicy zostali zabici, to i tak Fazbear Entertainment w jakiś sposób zdołało zdobyć Mimika. Teraz dla rozjaśnienia powiem, że seria Tales from the Pizzaplex jest kanoniczna do gier, co jest tak naprawdę potwierdzone przez firmę wydającą książki z uniwersum FNAF-a. Dowiedzieliśmy się z epilogów, że zrobili drugą wersję Mimika na podstawie pierwszego Mimika, więc jeśli Fazbear Entertainment również zdobyło ten chip w grach, to co się z nim wtedy stało? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy spojrzeć na FNAF Help Wanted. W taśmach, które zbieramy w Help Wanted, dowiadujemy się, że Fazbear Entertainment użyło pewnych pozostałości ze starych lokacji do zeskanowania ich, aby pojawiły się w grze, aby przyspieszyć development gry. Prawdopodobnie jedną z rzeczy, którą przeskanowali do tej gry, był właśnie ten chip z wirusem. Chip świeci się na jeden kolor. Zielony. Dokładnie ten sam, który ma Glitchtrap i Charlie.
Skoro już wiele osób zaczęło mi wytykać, że Berntrap jest Aftonem, bo jego oczy się świecą na fioletowo, to też postanowiłem się tym zabawić. Skoro przeskanowali wirus Charlie do gry, to pozostaje nam tylko do wytłumaczenia to, czemu akurat przybrał on formę królika. Skoro Mimik faktycznie jest odniesieniem do Baby, to w jakiej postaci wirus prezentuje się w książkach? Jako White Tiger, dokładnie ten sam, który Mimik nosił ze sobą, tylko że w pluszowej wersji. Czy Charlie nosiła ze sobą jakiegoś pluszaka? Otóż tak. W książkach widzimy królika Theodora, który macha swoją ręką oraz wygina głowę. Dokładnie tak samo, jak robi to Glitchtrap. Wiele osób zauważyło również, że model Glitchtrapa posiada łzy, które spływają mu po całej twarzy oraz oplute usta. To jest dokładnie to, co przydarzyło się Mimikowi, gdy Erwin płakał i pluł na niego podczas uderzania go po śmierci syna. Więc czy jest to ten sam królik, którego Charlie nosiła ze sobą w książkowym timeline'ie? Nie wydaje mi się, ale nie może być przypadkiem to, w co zmienia się Glitchtrap na końcu Help Wanted, czyli w zieloną pryszankę królika, oraz nie wydaje mi się, żeby przypadkiem było to, by usłyszeć ukrytą kwestię Vanessy mówiącej do Glitchtrapa, trzeba mieć założoną na siebie maskę Vani i trzymać pluszeka w rękach. To jest zupełnie to samo, co robił Mimik, czyli zakładał kostiumy i trzymał pluszeka White Tigera. Z perspektywy czasu, myślę, że pewna forma Aftona się zachowała. Faktycznie w grze znajduje się kwestia wypowiedziana przez Glitchtrapa w Princess Quest. I always come back, let me out. Tak jak wiecie, w poprzedniej teorii wspomniałem o tym, że wirus Mimika został zeskanowany do gry i zaczął robić to, co powinien, czyli imitował zachowania Aftona. Tylko, że z informacjami, które mamy teraz, myślę, że wirus Mimika jest również wirusem Charlie, który pochodził z Baby, który był reprezentowany przez kolor zielony widoczny na tym chipie. Więc w zasadzie Glitchtrap to zła Charlie oraz Afton złączeni w jedno. To tłumaczy, czemu widzimy zielonego królika, który macha i przekrzywia głowę, ale wyglądem przypomina bardziej Aftona, z fioletowymi oczami oraz kamizelką. Więc skoro Afton jest fioletowy, a wirus Charlie zielony, łatwo powiązać ze sobą różne rzeczy. Glitchtrap jest zielony i fioletowy. Drzwi w trzecim Princess Questie mają zielony i fioletowy kolor. Loga na stronie Security Breach TV mają fioletowy oraz zielony kolor. Oraz królik na końcu zwiastunu Ruin jest fioletowy i zielony. W Help Wanted Tape Girl ostrzega nas, by nie zbierać wszystkich kaset, bo inaczej wywołamy Glitchtrapa. Ale w finalnej kasecie zmienia swoje zdanie i przekonuje nas do tego, że zebranie wszystkich kaset to jednak to, czego potrzebujemy do zniszczenia Glitchtrapa. There is a way to kill it. You have to let it begin the process of leaving through you. Problem w tym, że to nie Tape Girl, tylko wirus Charlie, który naśladuje jej głos, tak jak robiła to Baby w Sister Location. To jest również to, co Mimik robi w epilogach Tales from the Pizzaplex. Pomocy! Głos w radiu dobiegł głośno i wyraźnie. Pomóż mi, jestem uwięziony w starej pizzerii, powiedział głos. Kelly spojrzała na Lucję, to Mimik. Więc wygląda na to, że wirus Charlie, ukośnik Mimika, jest w całym Pizzapleksie. Tak jak wspomniałem wcześniej, Steelwool podpowiadało nam to przez otoczenie. Jest jedno pomieszczenie w Pizzapleksie, które posiada w swoim otoczeniu podpowiedzi, które nie robiły sensu aż do teraz. Endo Daycare. Czemu niby endosy potrzebowałyby żłobka? To wszystko przez to, że jest to kierowane przez wirusa, który miał za zadanie naśladować dziecko. Tylko teraz pozostaje pytanie, czego ten wirus chce? Princess Quest odpowiada nam na to pytanie. Wirus chce się przedostać do świata fizycznego, ale Glitchtrap potrzebuje kogoś, kogo mógłby kontrolować, by faktycznie mu się to udało. To właśnie dlatego potrzebna mu jest Vanessa. Niestety, Vanessa nie może tego zrobić sama, dlatego umieszcza wirus w arcade'ówkach BB's World, na której Gregory gra. Grześ również zostaje opętany przez Glitchtrapa, a Vanessa przenosi maszynę do sekretnego pokoju w Daycare. Tylko, że Vanessa nadal ma coś do zrobienia. Można zobaczyć jej plan przez spray, który zostawia jako Vani w Endo Daycare. Potrzebuje endoszkieletu, by móc w nim umieścić wirusa. Vanessa używa endoszkieletu Boniego i umieszcza w nim wirusa, dzięki czemu Glitchtrap wydostaje się z gry i przechodzi do fizycznego świata. I znamy go obecnie jako Berntrap. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, ten wirus to nie jest sam Afton. Jest to również zła wersja Charlie i ona chce tej samej rzeczy. Kto jest lepszym kandydatem niż rzecz, przez którą została zbudowana do imitowania? Mała brunetka z warkoczami.
Myślę, że jest to oczywiste, iż Ruin dzieje się jakiś dłuższy czas po Security Breach i szanse na to, że Gregory po tym czasie nadal jest uwięziony pod gruzami Pizzaplexu, są naprawdę małe. Dlatego myślę, że można już być niemal pewnym, że Ruin to faktycznie pułapka. Wirus Charlie, ukośnik Mimika, udaje Gregorego, by łatwiej mu było zwabić Cassie, by użyć jej ciała, aby wydostać się do prawdziwego świata. Podsumujmy sobie. Baby była raz robotyczną wersją Charlie, Emily, która posiadała program mający za zadanie imitować ją. Bot został następnie porzucony przez Henry'ego po śmierci córki. Kiedy Bot był sam, został skradziony przez Williama. Ten sam robot zabił córkę Williama, Elizabeth. Po tym incydencie Elizabeth nawiedziła robota Charlie. Została ponownie opuszczona na długie lata, do czasu gdy Michael nie przyszedł ocalić swojej siostry i złożyć ją z powrotem. Bez wiedzy Henry'ego wirus Charlie opuścił Baby poprzez wkręcenie Michaela, by ten zabrał z niej chip. Henry następnie myśli, że spalił wszystko i wszystkich w FPS-ie, ale wirus Mimika, który stworzył, żył dalej do czasu gdy został zeskanowany do gry VR. Zanim ktoś powie, że zagłębiamy się za bardzo w książki, pragnę przypomnieć, że to właśnie dzięki książkom wiemy wiele rzeczy na temat fabuły gier, jak na przykład imię zabójcy. Dzięki książkom wydarzenie Save Him zostało zmienione na Save Her, bo jest to właśnie Charlie. Wszystkie te rzeczy były przedstawione na początku w książkach, definitywnie są to dwa inne kanony, ale wydaje mi się, że Scott bierze pomysły z książek i wykorzystuje je w grach, by rozjaśnić fabułę. Tak jak zaznaczyłem na starcie, teoria nie jest do końca moja i pochodzi od Johna z kanału FNAF. Dzięki swojej teorii naprawił moją wcześniejszą teorię o Mimiku i kompletnie rozwalił mi tym głowę, więc tak naprawdę większość rzeczy jest jego autorstwa, a ja tylko tymi pomysłami postanowiłem podreperować swoją teorię o Bentrapie, nie będącym Aftonem. Nie będę was oszukiwał, zmieniło to kompletnie moją perspektywę